Witam w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy mieli kolejne studium Słowa Bożego. Tytuł jest Niewyraźnie jak w zwierciadle. Razem ze mną są moi przyjaciele. Ja mam na imię Julian. Obok mnie jest Konrad, Maria, Waldemar. Studium nasze rozpoczniemy modlitwą. Poproszę Waldemara. Nasz dobry Panie, Boże Wszechwiedzący, oto spotkaliśmy się na kolejnym studium Twojego Słowa. Prosimy o Twojego Ducha Świętego, błogosław na tym studiowaniu. Spraw, abyśmy wyjęli z tego Słowa najwartościowsze rzeczy dla nas, budujące nas i przybliżające do Ciebie. W imieniu Jezusa Chrystusa o to prosimy. Amen. 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 Dzisiejsze studium mówi nam o przyrodzie, o tym, jakie można wyciągnąć wnioski, obserwując przyrodę, to wszystko, co się dzieje wokół nas. Ludzie na ogół wyciągają takie wnioski, że Bóg chyba nie był i nie jest miłosiernym Bogiem. Jeśli widzi tyle zła, zwierzęta się zażerają, jedno drugie krzywdzi, powoduje cierpienie, więc jeśli byłby Bóg, to na pewno nie jest miłosierny. Ale są chrześcijanie, którzy inne wnioski wyciągają. Jakie? Na przykład wy. Tutaj musimy chyba sięgnąć do samych początków, kiedy Bóg stworzył świat, ziemię, człowieka. Wszystko było doskonałe, jak powiedział, było to dobre. I dopóki nie zaistniało przekleństwo grzechu, nie nastąpił upadek człowieka, któremu Bóg złożył pod panowanie to, co stworzył, ziemię do uprawy, zwierzęta do hodowli, to wszystko było doskonałe. Później znaleźliśmy się w świecie, gdzie się toczy po prostu wielki bój. Jesteśmy i stąd jest tyle zła, tyle nieprawości i oskarżenia kierowane w kierunku Boga, że Bóg jest winien. A to przecież my jesteśmy takim teatrem dla wszechświata, który nas obserwuje. Dlatego, żeby zobaczyć tę Bożą sprawiedliwość właśnie w tym, że dzięki wolnej woli opowiadamy się albo po stronie jednego, albo drugiego. Albo jesteśmy z Bogiem, albo jesteśmy po stronie szatana. Czyli można wyciągać niewłaściwe wnioski, obserwując przyrodę. Bo rzeczywiście ja nawet, chociaż lubię bardzo oglądać filmy przyrodnicze, ale jak widziałem, jak jakieś tam bestie dzikie napadały na zwierzę i za chwilę zagryzą, to ja normalnie zamykałem oczy, żeby przeczekać tę chwilę, żebym nie widział, jak tam to zwierzę już dopadają i rozszarpują. I to jest okropny widok. Z drugiej strony, no, jak patrzymy na piękne kwiaty, to myślę sobie, jaki musiał być ten Bóg dobry, żeby takie piękno stworzyć. Albo ptaki, gdy patrzę, no, śpiew słucham. No, kto z nas nie lubi przyrody? I co wtedy, jak idziemy do lasu, mówią, że nas ciągnie tam, to jakie skojarzenia mamy? No, myślę, że jednak dobre, jednak przyjemne. Możemy odpocząć. Kolor zielony czy niebieski, jak niektórzy naukowcy odkryli, uspokaja człowieka, powoduje taki relaks. Lubimy przebywać na łonie przyrody. No i musimy sobie cały czas zdawać sprawę z tego, że to jest takie no, zwierciadło, jak pisał Paweł, które w jego czasach nie było takie jak w dzisiejszych czasach lustra, w których możemy dokładnie się przejrzeć, ale no, było takie dobrze wypolerowane srebro i ten obraz był jednak zamazany, więc
przyroda pokazuje Boga z jednej strony, a z drugiej strony pokazuje piętno grzechu, tak jak samo jak człowiek. Z jednej strony pokazuje wszechmoc i miłość Bożą, z drugiej strony źle ukierunkowany człowiek pokazuje potęgę diabelską w pewien sposób. Ja myślę, że zapominają chrześcijanie o podstawowej kwestii, że Bóg właśnie stworzył świat doskonały, wspaniały, a wszelkie zło, które nas otacza, jest konsekwencją naszych postępków, naszych czynów. Zatem należałoby oddzielić, podziwiać to, co jest piękne i dziękować Bogu za piękno i patrzeć z przerażeniem na człowieka, który czyni tyle zła. Co prawda, jeżeli chodzi o samą przyrodę, no tutaj wpływu jak gdyby nie mamy. Ziemia, jest powiedziane, została przeklęta przez Boga, choć trudno być może to wytłumaczyć, w jaki sposób jest przeklęta, na czym polega do końca to przekleństwo. W każdym razie zwierzęta też muszą jakoś żyć w łańcuchu zdarzeń na ziemi po grzechu. Wiele rzeczy jest niewyjaśnionych dla nas, niewytłumaczonych, ale to, że my tego nie wiemy, nie oznacza, że Bóg jest zły albo że Bóg coś źle urządził. Poza tym nie zapominajmy jednej zasadniczej rzeczy, że ziemia nie jest nasza. Jest pańską ziemią, prawda? Pan Bóg stworzył tę ziemię i ostatecznie czuwa na tym, co się stanie. Nie zależy od tego, że jeszcze Książę Ciemności także ma swoje tutaj rządy na świecie. To jednak generalnie Bóg nad tym panuje. Jeżeli w przyrodzie występuje i występują te sceny złe, jak pożeranie się tych zwierząt nawzajem, to jeżeli Bóg to dopuszcza, to ja wierzę w to, że tak musi być i kiedyś może to zrozumie. Dzisiaj czegoś nie pojmuję, ale tak został urządzony ten świat. Bóg wie, co robi. Zresztą naukowcy też stwierdzają, że te obrazy potworne dla naszego wzroku w świecie zwierząt nie do końca są aż tak okropne dla samych zwierząt, ponieważ zwierzęta w momencie, kiedy padają ofiarą innych zwierząt, przeżywają nieco inaczej, popadają w specjalny trans jakiś tak dalej, który oszczędza pewnych cierpień. Inaczej jest, kiedy zwierzę jest dręczone. No, tak jak ludzie to robią czasem ze zwierzętami, zwierzęta specjalnie jak gdyby nie dręczą, tylko raczej zdobywają jako pożywienie. Chyba trudno się z tym tak do końca zgodzić, bo na przykład owieczka, baran, słyszałam, że kiedy ma być zabity, to potrafi płakać, łzy lecą z jego oczu. Na pewno zwierzęta cierpią. A z drugiej strony też tak myślałem, to na pewno wszystkiego nie zrozumiemy, ale gdy zaistniała śmierć i powiedzmy jakieś zwierzę padłoby ze starości, nie byłoby zagryzania. Na tym świecie jaki jest, to choroby zaraz, smród byłby, inne rzeczy, a tak to pojawiają się jakieś padlinożercy, oczyszczają to wszystko. Zwierzęta nie starzeją się, nie chorują, nie cierpią, bo tam wcześniej, jak już jest trochę chore, to już jakieś inne zwierzę. Także ludzie widzą nawet, że wilki są potrzebne. Ale mało tego, zwierzęta podczas porodu nie cierpią, w przeciwieństwie do kobiety, która została, której zostało to zapowiedziane, będziesz w bólach rodziła. Także wszystkiego dokładnie nie rozumiemy. Poza tym no, widzimy, że może nawet i to jest to, co my uważamy, że jest złe, to akurat jest dobre, bo niektórzy tak to widzą, nawet wilki. Człowiek człowiekowi wilkiem jest, czyli jakby symbol zła. No a wielu się opowiada, żeby jednak te wilki były, bo one są potrzebne. Czyli to nie zupełnie rozumiemy, że coś jest złe albo dobre. Wielu rozumie, że te wilki są w pewnym sensie dobre, jeśli są potrzebne i obstają sobie, żeby były. Więc zmienił się całkiem nasz świat, bo jak on wyglądał na początku? Tu już Maria trochę powiedziała, ale
Czy my możemy sobie wyobrazić to w pełni, jak ten świat wyglądał? No taki bo wtedy by to nam mówiło, jaki jest Bóg dokładnie. I taki dzień jak dzisiejszy, kiedy wszystko jest okryte bielą, szronem, kiedy mróz pomalował szyby. No po prostu jest tak urokliwe piękno, że nie zauważa się tego zimna, więc to piękno musiało być po prostu oszałamiające. Było naturalnym środowiskiem człowieka, może nie widział nic brzydkiego, nie zdawał sobie sprawy w ogóle, że istnieje brzydota. Nie zdawał sobie, dopóki nie zaczęły wiennąć kwiaty, wtedy gdy nastąpił bunt przeciwko Bogu. No, a później zaistniał grzech i Bóg wypowiedział przekleństwo. Do kogo najpierw wypowiedział? Do gada. Do węża, ale wydaje mi się, że przekleństwo bardziej dotyczy sprawcę tego przekazu medialnego, bo ten wąż był w zasadzie chyba medium tylko, prawda? Aczkolwiek stwierdzenie w Słowie Bożym no, stwarza pewną myśl, że no, wąż był chytrzejszy od kobiety. Niż wszystkie inne więc zwierzę. Pytanie, czy wąż rzeczywiście posiadał tę inteligencję, ale popatrzmy na bardzo ciekawe zjawisko. Nie dziwimy się z tego powodu, że wąż rozmawiał z Ewą. To było zupełnie normalne. Ewy też nie zaskoczyło to, że wąż do niej rozmawia, ponieważ wygląda na to, że ludzie mogli porozumiewać się w jakiś sposób ze zwierzętami. To było normalne, oczywiste. Problem był tylko w tym, co on mówił, prawda? I jak mówił? Otóż to. Więc możemy sobie wyobrazić, jak posiadał ogromną wiedzę i zdolności posiadał ten człowiek w raju, Adam i Ewa. I nie to było problemem, ale to, co stało się pokusą, więc to, co zakazane, tutaj jakiś inny mechanizm jakby zadziałał. Chociaż mogło być to zaskoczeniem dla niej, że nagle zwierzę mówi i dlatego jakiś ten kontakt nawiązała. Ale idźmy dalej. Więc mamy pierwsze, można powiedzieć, przekleństwo. I to też jest pytanie, czy do węża tylko, czy to w ogóle do wszystkich zwierząt się odnosiło. Dlatego, że dzisiaj widzimy to przekleństwo na zwierzętach. Zagryzanie się, to wszystko. A później, gdzie mamy kolejne przekleństwo? Kaina. Kain został przeklęty za zabójstwo swego brata. I no to Kain to już później. Jeszcze wcześniej Bóg wypowiedział przekleństwo. Do kobiety w pewnym sensie. No powiedzmy do człowieka, do kobiety i do mężczyzny. Kobieta będzie rodziła w bólach, mężczyzna będzie pracował w pocie chleba, czoła będzie spożywał ten chleb. Ziemia będzie rodziła osty i ciernie. Ziemia będzie rodziła osty i ciernie. Zwróćmy uwagę tutaj, że przekleństwo dotyka zwierzęcia, czy może generalnie w ogóle zwierząt, ludzi. Powiedzmy tutaj Adama i Ewę, ale przecież kobiety do dzisiejszego dnia rodzą w bólach, a mężczyźni ciężko też pracują. Ziemia nie rodzi tak, jak powinna. Zmienia się szata roślinna. Ciernie osty. Także grzech dotknął całego środowiska człowieka i samego człowieka. I dzisiaj te relacje są inne, niżeli były na początku. I dlatego też nie wiemy dokładnie, jak było na początku. Nie wiemy dokładnie, dlaczego tak jest, jak jest. Powiemy, że przekleństwo jakieś było, ale tak jak to było powiedziane na początku, nie wiemy dokładnie, czego dotyczy to przekleństwo. Może byśmy to przeczytali, ten fragment, który o tym mówi. To jest 3 rozdział i wiersz 16. Pomnożę, do kobiety zaś rzekł, pomnożę dolegliwości
brzemienności Twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi Twemu pociągać Cię będą pragnienia Twoje. A on zaś będzie panował nad Tobą. Mnie zastanowił ten werset. Będą Cię pociągać do męża pragnienia Twoje, mimo że będziesz rodziła w bólach. Ja myślę, że tu jest już ustanowienie tej hierarchii, że mąż panuje nad żoną, nad mężem panuje Chrystus, a wszyscy mają być jedno w Panu. Takie jest Boże założenie. I te pragnienia prawdopodobnie nie muszą dotyczyć tylko pragnień natury intymnej, ale myślę, że po prostu to poczucie, że mąż tu powinien być odpowiedzialny za rodzinę, a ona jest jemu podległa, ona czeka, że on przyniesie... Sugerowałbym chyba później co innym tropem. Otóż to dobrze, że przytoczyłaś być może ten tekst, dlatego że powróćmy jeszcze do pewnego ważnego elementu tej wypowiedzi. Otóż dlaczego w ogóle Ewa sięgnęła po ten owoc? To jest podobieństwo nasze do Boga, że poszukujemy, że jesteśmy twórcami, nie stwórcami, ale twórcami. Mamy także podobne możliwości do tworzenia czegoś i ta twórczość w życiu społecznym się wszędzie przejawia przez wszystkie wieki, więc w tym jesteśmy podobni do Boga, w tym poszukiwaniu, ale wymagał Bóg pewnego posłuszeństwa, postawił pewną barierę, ograniczenie. Jednakże Adam i Ewa zlekceważyli tę barierę. To pierwsze nieposłuszeństwo, które było spowodowane zaciekawieniem, bo widzimy, że ona tam wypowiada wcześniej o tym owocu, że najpierw sprawdziła, że to jest owoc, no jak najbardziej chyba dobry do jedzenia, bo posiada pewnie ziarno i tak dalej. I inne rzeczy, wydaje się, że powinno być w porządku. Ale ciekawość paliła mocno, żeby jednak sprawdzić, czy słowa szatana się sprawdzają, czy nie. Gdy tymczasem ona powinna zachować się inaczej, tak jak to w poprzedniej lekcji myśmy mówili, że powinna raczej odmówić. Tak jak Pan Jezus powiedział, napisano w Piśmie Świętym, nie będziesz się tam kłaniał innym osobom, tego nie będziesz robił i tak dalej, tak jest napisano. Powinna powiedzieć, tak powiedział Bóg, nie jest, bo umrzesz, prawda? Ale nie powiedziała. Ciekawość doprowadziła do tego, że postanowiła postąpić. Ale to jest pierwszy krok do tego, że człowiek nieustannie zaspokaja swoją ciekawość, nie tylko w dobrym kierunku, w dobrych sprawach, ale również w tych złych, tam gdzie są pewne bariery. Jeżeli na przykład jest napisane, powiedziane albo gdzieś, że homoseksualizm jest grzechem, że jest zboczeniem, jest czymś niezdrowym, szkodzącym człowiekowi, to mamy teraz przykład Francja, Anglia, prawda, przyjmują, robi się już, prawda, małżeństwa, burzy się podstawowe zasady, które przecież na pierwszy rzut oka mówią o tym, że coś jest nie w porządku. Małżeństwo ustanowione przez Boga nie powinno spełniać określone role. Te małżeństwa homoseksualne tego nie spełnią. Jest coś nie w porządku, ale człowiek poszukuje różnych sposobów, różnych myśli, prawda, jak jeszcze coś poprzekręcać w tym stworzeniu Bożym. To jest właśnie piętno tego grzechu. Mhm. To jest może tym przekleństwem, które musi konsekwencji dalsze pociągać, skutki. Dalsze skutki. Tak. Popatrzmy dalej, jeszcze jakie przekleństwa były. Żebyśmy rozumieli przyrodę lepiej, dlaczego tak jest, to musimy sobie zdać sprawę, że była cała seria tych przekleństw. Więc w stosunku do węża, w stosunku do Adama, do Ewy. Następne przekleństwo. Przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie, powiedział Bóg do Adama, ponieważ zjadłeś... Tak, ale teraz mamy syna jego, Kaina. Teraz mamy też. Przeklęty będziesz, Kainie. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego, będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Tak. Będziesz tułaczem na ziemi. Takim tułacie. Tak się zastanawiałem nad tym, co to za przekleństwo. Kiedyś czytałem takie rozważania, że ziemia była znacznie większa, nie było tych mórz, i
ludzie wędrowali po tej ziemi jak tułacze z jednej strony na drugą, bez celu takiego. Nie wiem, czy to w tym kierunku iść. Może macie wy jakieś myśli, co to znaczyło, będziesz tułaczem na tej ziemi? Ja jeszcze może chciałbym, nie wiem do końca, czy odpowiem na to pytanie, ale jeszcze chciałbym z drugiej strony spojrzeć na przekleństwo jako na błogosławieństwo. Że czasami Pan Bóg dał takie przekleństwa, ale one czemuś służą. To nie było teraz zawiści Pana Boga, że tak zrobię, żebyście mieli gorzej, tylko tą pracę fizyczną dał jako pewien środek wychowawczy, który no, człowieka jednak utrzymuje w tych ryzach, żeby prawda, do końca nie stał się leniwym, bo gdyby wszystko miał podane na talerzu, tak jak w ogrodzie Eden, chociaż i tam była praca, ale teraz w tych warunkach po grzechu no, musiały być drastyczniejsze środki zastosowane, żeby człowieka przyprowadzić do pionu, że tak powiem. Być może i to przekleństwo tułania się, bycia wędrowcem na ziemi, no, może są jeszcze jakieś tego plusy, nie tylko. Jest gdzieś w Piśmie Świętym napisane, że musi się wypełnić miara zła. Ja myślę sobie, że skoro już człowiek zgrzeszył, jego ciekawość i pociąg do grzechu, który spowodowany jest tym pierwszym grzechem, sprawia, że musi się dopełnić ta miara tego grzechu. Czyli jest, może inaczej powiem, człowiek grzeszy i wcale często nienawidzi tego grzechu. O to chodzi, żeby nienawidzić grzechu. Dlaczego Pan Jezus nie zgrzeszył? Ano dlatego jest napisane też w Piśmie Świętym, że Pan Jezus nienawidził grzechu. My zaś często lubimy grzech. Kochamy go, podoba nam się, pociąga nas i tak dalej. Nie znamy ostatecznych skutków tego grzechu i nieposłuszeństwa Bogu. Jeżeli zrozumiemy to, do końca te skutki, wtedy zaczniemy nienawidzić i wtedy nie będziemy grzeszyć. Myślę, że to jest gwarancja, że w przyszłym świecie, w Królestwie Bożym nie nastąpi grzech, ponieważ te wszystkie osoby, które pójdą do nieba, to będą osoby, które znienawidzą grzech. A więc trzeba poznać skutki do końca, by wiedzieć, jak on jest okropny, nie chcieć go popełnić, a przestrzegać jeszcze po wszystkie wieki wieków, że to jest straszne, okropne i żeby nikt inny więcej już nie popełnił tego grzechu. Więc jest pewien sens, jak gdyby, w wypełnieniu się miary zła, czyli tego wszystkiego złego, tych uciążliwości, tych trudności, tych problemów, skutków najmniejszego kłamstwa, pomówienia, drobnego jakiegoś nieuwagi takiej czy innej, która powoduje w skutkach niemalże śmierć ludzi. Jednym słowem zabijamy mnóstwo ludzi i nie widzimy na początku tych skutków. Ja tylko tak sobie żartowałem, coś powiedziałem, a skutkiem jest, że dziecko popełnia samobójstwo tylko na skutek czyjegoś żartu przykładowo. Mhm. A więc to jest ważne, żeby przeżyć całą tą miarę. Więc jest sens w tym, co ty mówisz, Konrad, że jest pewnym błogosławieństwem, które zmusza człowieka do wysiłku, do pracy nad sobą, do życia w społeczności, do organizowania życia według określonych zasad, żeby się dało żyć. A tych, z którymi się nie da żyć, trzeba wykluczyć ze społeczeństwa. Być może to było pierwsze wykluczenie Kaina, aby został wygnany. Ale Bóg nie chciał ukarać od razu śmiercią, bo ta śmierć natychmiastowa właściwie niczego by nie rozwiązała. Bo dopóki nie zna się ostatecznych skutków grzechu, to wówczas no, może nadal być pokusa poznania, a co wtedy będzie, prawda? Ja bym tutaj jeszcze, przepraszam, ja bym jeszcze tutaj zastanowiła się nad tym, dlaczego Kain był tułaczem, bo Bóg powiedział, że nie da ci ziemia już plonu swego, wiersz 12, 4 rozdziału, nie da ci ziemia plonu swego i będziesz tułaczem i wędrowcem. Wobec tego właśnie on się nie zabierał już za uprawę roli, tylko zaczął się tułać. Może z tego względu też, że ziemia nie rodziła, to musieli przenosić się coraz dalej. Ale mamy kolejne przekleństwo. Ponieważ on był, no, on uczynił ze swojego gospodarstwa, z plonów swoich, przedmiot ubóstwienia. Mamy kolejne przekleństwo, to jest potop. I przedmiot ubóstwienia z plonu. Jak tak mówimy o potopie, to często myślę, że to było straszne. Ale gdybyśmy tak zapytali dzisiaj Arabów mieszkających tam w Zatoce Perskiej, czy to źle, że macie tą ropę dzisiaj? Czy to było przekleństwo, ten potop? Ciekaw jestem, jaką by dali odpowiedź.
jeśli wierzą rzeczywiście, że potop spowodował to, że tam tyle ropy jest dzisiaj. Czyli tak naprawdę to zależy od nas, czy właściwie widzimy wszystko. I ja bym powiedział, że gdybyśmy nie mieli Pisma Świętego, to byśmy nie widzieli, że to było w pewnym sensie też błogosławieństwo albo konieczność. Ale dzięki temu, że Bóg dał nam objawienie, że był potop na przykład, to dzisiaj rozumiemy lepiej nawet to, co w ziemi widzimy. Tamte różne warstwy, skamieliny i tak dalej. Bez Pisma Świętego byśmy tych rzeczy nie rozumieli. Także to bardzo ważne i dlatego, jeśli ktoś jest niewierzący, to on nie może tych rzeczy widzieć i tylko widzi zło i mówi, nie ma Boga, bo takie straszne rzeczy się działy i tak dalej. Nie ma Boga, a moglibyśmy powiedzieć, a kto dał nam takie dary jak węgiel? Dzisiaj możemy korzystać z ropy, gaz, z którego możemy korzystać. Ropa napędza nasze samochody. No, kto nam to dał? Ale no, czy to jest błogosławieństwo? Ewolucji powiedzą niektórzy. Ale czy to jest takie wielkie błogosławieństwo? Co jest tego skutkiem? Ciągłe zabieganie, brak czasu? Ja jednak z przyjemnością bym sobie jeździła furmanką. Ja myślę o tym tylko, żebyśmy lepiej rozumieli. To, co mamy, nie jest w pełni już doskonałe. Żaden kwiat nie jest doskonały, żaden człowiek nie jest doskonały, bo kwiaty więdną po pewnym czasie, nie są nieraz wykształcone całkiem, zwierzęta nie są doskonałe, świat w ogóle nie jest doskonały, ale chodzi o to, jakie wnioski wyciągamy. Tak jak tutaj na początku było powiedziane, że William Paley napisał książkę Teologia naturalna i mówił, że można, obserwując przyrodę, wywieść właściwe pojęcie o charakterze Boga. Można? Niewątpliwie można i rozumiem, że Bóg dał przykłady, jak mamy tę przyrodę obserwować. Na przykład w Księdze Hioba mamy opis, byłam zachwycona, hipopotama ale albo... Ale Księdze Hioba, ale czy z samej przyrody możemy wyciągnąć właściwe wnioski o charakterze Boga? Nie, ale właśnie opis hipopotama albo krokodyla, to chyba 39 rozdział albo 40 Księgi Hioba, gdzie Bóg mówi, popatrz jak go stworzyłem, dokładnie te płetwy, te szable, tę skórę, jego ruchy. Jest ogromny opis tego. My też mamy patrzeć na przyrodę nie tak pobieżnie o piękne drzewo, tylko musimy zobaczyć, proszę bardzo, ono się budzi na wiosnę, jest pączek, z tego pączka wybuja kwiatek, albo z tego kwiatka jest owoc. Cały ten proces. I to nam pokazuje, że przyroda się rządzi cudownymi Bożymi prawami. Tymi samymi prawami, jakie człowiek nadał, Bóg nadał człowiekowi, tylko człowiek łamie te prawa i dlatego jest tyle zła. Proszę bardzo. No, mamy do czynienia też w teologii z czymś takim jak objawienie ogólne i szczegółowe, czy szczególne. Ogólne to jest właśnie ta przyroda, gdzie możemy dostrzec jednak wszechmoc Boga, Jego mądrość, ale możemy też dostrzec pewne zło, które nie ma racji bytu w ogóle w Bogu. Natomiast dlatego potrzebne nam jest objawienie to drugie, szczegółowe w Piśmie Świętym, a to znowu nam pokazuje objawienie Boga przez Jezusa Chrystusa. To też co pisze, co jest napisane w liście do Hebrajczyków, że przez wiele lat przemawiał Bóg przez proroków, a ostatnio objawił się przez Syna swego. I to też mówi o tym Psalm 19, gdzie na początku Dawid wychwala, że niebiosa przekazują wieść, dzień dniowi przekazuje wiadomość, nie są to słowa, a potem przychodzi do tego objawienia szczególnego, jakim jest Pismo Święte, że zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Tak więc patrząc tylko i wyłącznie na przyrodę, moglibyśmy wysunąć dobre wnioski, gdyby była to przyroda z Edenu. Tak. Czyli nie można bez tego dodatkowego objawienia, czyli z Pisma Świętego, wysnuć właściwych wniosków. I ludzie różne wyciągają. Darwin, kiedy patrzył na to zło, jak te zwierzęta się zagryzały, czy nie tylko,
jak jakaś tam muszka składa jaja w innym zwierzęciu, powiedzmy, i wysysa soki z niego, a tamto musi ginąć, no to mówi, to jest okropne. To gdzie jest miłość Boża? To gdzie jest ta miłość? Ale jeśli mamy pełnię objawienia, to lepiej rozumiemy. A zwłaszcza zaciemnia nam sprawę, ja myślę, najbardziej działalność szatana, którą wykonuje jeszcze dzisiaj. W księdze Hioba tam jest pokazane, co czyni tak naprawdę szatan, nawet z przyrodą. Co tam jest powiedziane? Jeśli pamiętacie, kiedy przychodziły te nieszczęścia, jakie tam były też nieszczęścia? Burza, tak, pożar. Mhm. Zabójstwo wszystkich dzieci Hioba. Dzieci ginęły. To wszystko tak jest. Czyli widać, że szatan robi straszne rzeczy tutaj na tej ziemi. Tylko my go nie widzimy. Ale Pismo Święte mówi, że my toczymy bój pewien. Z kim? Nie z krwią i z ciałem, ale ze zwierzchnościami, z siłami, z mocami ciemności. To Efezjan przeczytajmy chyba, bo tak dokładnie nie pamiętam. Bardzo. To jest Efezjan ile? 5? A nawet 6. Nawet 6. To czytaj, Konradzie, bo ja nie widzę. 6:12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Tak. A więc też musimy uwzględnić to, że jeśli są różne złe rzeczy, że jest szatan. Jeśli ktoś tego nie uwzględnia, to jak może wyciągnąć właściwe wnioski z tego, co się dzieje tutaj na ziemi? I dlatego ludzie tak błądzą bez Boga, to znaczy bez Biblii i bez uwzględnienia tego objawienia Bożego, to nie można wyciągnąć właściwych wniosków. I dlatego co Pismo Święte mówi o mądrości ludzkiej bez Boga? Że jest głupstwem. Głupotą. Tak, głupotą. To pisał apostoł Paweł. Wiecie, ja się zastanawiałem. No, gdy on to pisał, przecież byli ludzie, którzy uważali się za bardzo mądrych. Filozofowie, że to, co oni tutaj głoszą, to jest prawda i tak dalej. A co my dzisiaj myślimy o tej mądrości? No na przykład, że wszystko, co jest na ziemi, to zostało stworzone z czterech elementów. To była taka podstawowa nauka. Z ziemi, powietrza, ognia i wody. Z tych czterech żywiołów wszystko powstało. No i co myślimy o tym? Dziś wiemy, że jest trochę szersza tablica Mendelejewa, która wykazuje, że z tych wszystkich pierwiastków zostały tworzone elementy, ta materia, która wypełnia ziemię. Ale ona niestety nie wiadomo, jakim cudem została ożywiona. To znaczy, my wiemy. Tak. A więc możemy tak samo już my dzisiaj powiedzieć, że to było głupstwo. To, co oni tam opowiadali, to było głupota. No a Bóg dzisiaj patrzy na dzisiejsze czasy i nie powie tego samo. A w średniowieczu, jak tam leczyli, upuszczając krew, czy jakąś strychniną, czy coś, to mądrość była? Mądrość tego świata jest głupstwem. No ale dzisiaj to jest wielka mądrość, nie? Bo co ilu ludzi zginęło za to, albo że na przykład ziemia jest okrągła, no właśnie. To, prawda, czy inne rzeczy. Więc prawda, była jakaś ówczesna prawda, nauka, która no, nie sprawdziła się i dzisiaj możemy podejść do bardzo wielu tych badań i wyników naukowych. I w zastraszającym tempie odkrywamy, jeżeli się wczytamy, wiele opracowań naukowych, które obalają dotychczasowe pomysły. Chociażby na przykład cząstki elementarne, prawda? Jak zmieniała się ta nauka o tym, że coraz mniejsze, prawda? Mhm. Hadronów kręcą. No więc musimy sobie zdać sprawę i ludziom też mówić, że to, co dzisiaj nauka głosi, to nie wiem w jakim procencie jest tylko prawdą. Coś tam prawdy jest.
ale trzeba mieć zawsze świadomość, że ludzie są niedoskonali i przez wieki głosili bzdury, a więc możemy i my tak samo głosić bzdury, czy ci, którzy tam różne rzeczy głoszą. Każdy ma prawo do własnych pomyłek, słyszałam takie powiedzenie. Prawo to prawo, ale mieć świadomość, żeby nie obstawać przy czymś tak naprawdę, bo to jest fakt i nie ma dwóch zdań. Mamy objawienie, które nam lepiej dokładniej o tych rzeczach mówi. Jeszcze jedno objawienie przez Ellen White. Ostrzeżono mnie, i to w 1890 roku, że odtąd będziemy musieli toczyć ciągłą walkę. Tak zwana nauka, ciekawe użyte to określenie, tak zwana nauka i religia zostaną sobie przeciwstawione. Patrzcie, jak się to spełniło. Kiedyś nie było tego problemu. Uważano, że to wszystko jest zgodne, nauka i religia. Ale później jeszcze mamy to bardzo ważne ostrzeżenie. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiące rzeczy przewrotne. I to pisze do zboru, do adwentystów. Dlatego nawet my musimy się mieć na baczności, żebyśmy nie słuchali niektórych, którzy będą głosili tak zwaną naukę, tylko sprawdzali to, czy jest to zgodne z Pismem Świętym. Bo skąd możemy mieć pewność, że to, co ktoś mówi, to jest prawdą? Nawet nieraz może się wydawać prawdą, a nie być prawdą. I dlatego niech to będzie dla nas takim ostrzeżeniem. A z drugiej strony widzimy przykłady, że ludzie mogą wyciągać niewłaściwe wnioski z tego, co nas otacza. Bez Pisma Świętego, bez objawienia Bożego. To jest zupełnie naturalne. Amen. 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 Pomodlimy się, podziękujemy Bogu jeszcze za dzisiejsze studium. Panie Boże nasz, Ojcze cudowny, wspaniały, Stwórco całego Wszechświata. Korzymy się przed Tobą, widząc dzieła Twoje cudowne, tak wielkie, których pojąć sami nie możemy. Dziękujemy Ci za Twoje objawienie, za to, że dajesz wgląd, chociaż minimalny, abyśmy chociaż troszkę naszym umysłem pojęli tę cudowność, jaką stworzyłeś. I człowieka tak cudownie ukształtowałeś. I dałeś mu prawa, ażeby się nimi rządził. I przyrodę, i wszystko, co wokoło jest. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że jesteś i że Ty to wszystko trzymasz w swojej garści. Bo też jest szatan, który jak lew ryczący tylko chodzi i patrzy, kogo by tutaj zniewolić. Ale prosimy Cię bardzo, ażebyś był stale naszym Bogiem, abyśmy się mocno Ciebie trzymali, ażebyśmy nie pozwolili na żadne fałszywe nauki. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją wielkość, za Twoją cudowność, za Twoją dobroć, za Twoje miłosierdzie, za to, że się objawiłeś w Synu Twoim, Panu naszym, Jezusie Chrystusie. Oddajemy się Tobie i prosimy o Twoje prowadzenie. W imieniu Pana naszego Jezusa. Amen. Amen. Dziękuję za to wspólne rozważanie, bardzo interesujące. Zapraszam na kolejne nasze studium. Będziemy rozważać temat Jezusa, który jest dawcą życia. Zapraszamy więc na przyszły tydzień. Thank you.